Umowę na finansowanie środowiskowego domu samopomocy w Białej Wodzie podpisały dziś władze gminy Suwałki i miejscowe Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. To na najbliższe 5 lat zapewni środki na potrzeby ponad 40 osób z niepełnosprawnością, które codziennie korzystają z opieki i pomocy SDS-u. Władze szacują, że będzie to kwota rzędu 5 milionów złotych. Umowę podpisali Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki, oraz Krzysztof Jurewicz, przewodniczący PSONi. To są zadania rządowe, które są realizowane za pośrednictwem gminy Suwałki, ale poprzez właśnie to stowarzyszenie, poprzez PSONi. Ponad 5 milionów złotych taka dotacja przepłynęła przez budżet gminy Suwałki i ona została we właściwy sposób wydatkowana i rozliczona przez PSONi, przez stowarzyszenie. I dalej będziemy chcieli i chcemy współpracować. Pomoc SDS-u obejmuje terapię, ale też wyżywienie i naukę, opowiada Mariola Krejpcio, kierownik środowiskowego domu samopomocy w Białej Wodzie. Zapewniamy naszym osobom z niepełnosprawnościami, wielorakimi niepełnosprawnościami, terapię zajęciową, ciepły posiłek, pomoc medyczną, pielęgniarską, różnego rodzaju innego specjalistów, jeśli jest taka potrzeba. Organizujemy różne wyjazdy do kina, na wycieczki, tak? To, co jest jakby nieosiągalne dla nich gdzieś tam w życiu takim codziennym i rodzinnym. Przypomnijmy, że w gminie działają dwie placówki: ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Brodzie Nowym oraz wspomniany dom w Białej Wodzie. Pierwsza powstała dzięki zaangażowaniu gminy i sponsorów, którzy przez ponad dekadę uczestniczyli w corocznych balach wójta gminy i przekazywali potrzebne środki. W tym roku 11 lutego gmina i PSONi organizują 11 taki bal. Tym razem celem zbiórki jest zakup pojazdu na potrzeby podopiecznych domu i ośrodka. Bal charytatywny. To będzie już 11 edycja. A celem i takim głównym celem, jeśli chodzi o bal, to jest zbiórka publiczna na zakupienie środków transportu właśnie do tego domu, do środowiskowego domu samopomocy. Będzie wiele atrakcji do wylicytowania, będą bardzo fajne rzeczy, tak jak koszulka i piłka naszego sędziego, Szymona Marciniaka, który sędziował Mistrzostwa Świata. Mamy też gadżety przekazane, podpisane przez Jana Błachowicza, czyli mieszane sztuki walki MMA, jak też piłka chociażby Mistrzów Polski Jastrzębia Węgiel w siatkówce.